Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Rozmawiamy m.in. o tym, jak w Polsce stworzyć nową europejską dolinę krzemową. Jak zachęcić przedsiębiorstwa do tego, żeby inwestowały w badania i rozwój. Akurat Samsung tutaj jest bardzo dobrym przykładem, z którego można korzystać, ponieważ w Polsce tworzymy najnowocześniejszą technologię w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, systemów operacyjnych. Tworzymy miejsca pracy, dzięki którym ludzie mieszkający w Polsce mogą po pracy w Samsungu tworzyć także własne biznesy, własne startupy i dzięki temu rozwijać też polski eksport w najnowocześniejszych technologiach na rynku globalnym. Zastanawiamy się, jaka jest rola rządu w tym zakresie i zwracając uwagę na to, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, w państwach Europy Zachodniej, warto pamiętać o tym, że to przede wszystkim sektor prywatny inwestuje w badania i rozwój, a rządy po prostu tworzą warunki takie, które sprzyjają do takich inwestycji. W Polsce do dzisiaj funkcjonuje specjalna ulga podatkowa związana z działalnością badawczo-rozwojową. Niestety ona odchodzi w zapomnienie w związku z wprowadzeniem globalnego minimalnego podatku. Po prostu wszystkie ulgi podatkowe tracą rację bytu od stycznia 2025 roku, a nowa ustawa, która wprowadza ten reżim, niestety nie wdraża w pełni dyrektywy Unii Europejskiej, ten projekt ustawy i nie będzie można właśnie liczyć na wsparcie państwa w zakresie badań i rozwoju. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby stworzyć nowe mechanizmy, tak jak to się dzieje w innych krajach europejskich, w Irlandii, w Belgii, na Węgrzech, w Hiszpanii, w których rząd metodami bardziej grantowymi wspiera właśnie taką działalność.